Hej, cześć, witajcie z Maxia, to jest kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Skyrim. Jesteśmy sobie po pierwszym starciu z Alduinem. Takim debilsem to tylko ja się mogłem wykazać. No ale bywa, nie? Zobaczymy, czy Lydia z martwych wstała, czy będzie stała tu. Więc może przystanie na początku. Nichuchu, co? Trochę jestem przerażony tym Alduinem, no ale kurwa walka pół godziny, ale to przeze mnie, tak to by 10 minut trwała, góra, nawet może krócej. Jak siedziałeś, tak siedzisz. Niech bogowie czuwają nad tobą podczas bitew. Chyba cię źle usłyszałem. Myślałem, że prosisz o pomoc w uwięzieniu smoka w moim pałacu. Przykro mi, ale nie mogę tego zrobić. Będziemy po prostu musieli się bić do ostatnich sił. O, nie. Prosisz o jakieś szaleństwo. To niemożliwe. Chcesz, żebym wpuścił smoka w samo serce miasta? Kiedy wojna puka do mych bram? Musi być inny sposób. Zbyt duże ryzyko. Alduin? Pożeracz światów? Ale jak mamy z nim walczyć? Czy jego powrót nie oznacza kresu dziejów? Nie mówiłem nic o poddawaniu się. Co to za brednie o więzieniu smoka w moim pałacu? Smocze dziecię, chcę ci pomóc i pomogę. Najpierw jednak potrzebuję pomocy od ciebie. Ulfric i generał Tullius tylko czekają na moje potknięcie. Myślisz, że będę bezczynnie czekać, aż smok wyrżnie moich ludzi i spali miasto na popiół? Nie, nie osłabię miasta, kiedy zagrażają nam wrogie wojska. Przykro mi. W takim razie chętnie pomogę zrealizować twój szalony plan schwytania smoka. Lecz przekonanie obu stron do zawieszenia broni będzie w tej chwili bardzo trudne. Zgorzknienie ogarnęło ich zbyt głęboko. Może. Co z siwobrodymi? Wszyscy Nordowie ich szanują. Wysoki Hrodgar to neutralne terytorium. Gdyby siwobrodzi zgodzili się poprowadzić radę pokojową, to może Ulfric i Tullius by posłuchali. Tak, smocze dziecię. Może uda ci się powstrzymać smoki i przechylić szale zwycięstwa na naszą stronę. Moi ludzie są gotowi na twój znak, smocze dziecię. Musisz najpierw wynegocjować zawieszenie broni, tak? Jeśli wierzyć legendzie. Choć nigdy by mi do głowy nie przyszło, żeby sprawdzać, czy to prawda. Jarl Olaf Jednooki. To jego zasługa. Później został mianowany najwyższym królem. Mówi się, że krzykiem zmusił go do posłuszeństwa na górze Antor i przyprowadził go do Białej Grani. Numinex. Tak się ten smok zwał. To jego czaszka wisi w głównej sali. No, naprawdę fabuła fajnie się rozwija. Mam całe miasto na głowie. Nuemix. Oto jego czacha. I tutaj mamy smoka przypierdolić, tak? A gdzie on wejdzie? Tam? Tym? Tamtym? Drzwiami? Czy piwnicą go jakoś przepchniemy? Czy oknami jeszcze innymi? Dobra, nie wiem. Czy na górę gdzieś jeszcze tam na te wieże? Nie wiem. Nie wiem. Ciekawie się wszystko rozgrywa póki co. Zobaczymy. Ach! Jestem ciekawy tej fabuły teraz, powiem wam. Te smoki, Alduin, to wszystko. O kurwa, będzie się działo.
O, udziwi go, mam mało. Przydałoby się wpaść do chaty. Stenwar żyje? Źle poszedłem. Nie, tutaj na dół, dobra. I teraz sprzedam mu jakieś śmieci, bo na pewno mam tam granatów i bzdur pełno. Idę, sprzedam za te 750 zł, co on ma zawsze przy sobie. Aha, to już nie masz hajsu, dobra. Zawsze 750. Później już mniej wyłączania gier będzie. Gry, w sensie. Dobra. Teraz tak, mogę jeszcze myknąć na szybko. Zawsze myślę, że to są zwłoki tu leżą, nie? Jeszcze idę do tej sukwy, może jakieś złom mam do sprzedania. Ona tylko broni i pancerz sprzedaje, znaczy i kupuje. A coś chyba się znajdzie, myślę. No to na przykład, weź sobie to. To sobie weź. No to sobie weź. Ciekawe, ale to jest dwuręka, więc... Chociaż szklany topór wojenny, wycieńczenia, kurwa, fajnie brzmi. Ale nie, to ja, no szklany, znaczy ja już mam jeden topór szklany u siebie w chacie, też z jakimś bonem, więc spoko, loko. Nie ma co się tutaj unosić. To jest niepotrzebne. To jest też niepotrzebne, ale nie stać jej na to. Elfie rękawice won. Szklany hełm. Jakieś łuskowe buty, jedne zestawy, dobra. O, moja pochodnia, którą kiedyś wywaliłem, a wezmę. No to lecimy na Wałbrzych. Czarna woda mi się kończy. Co ja piję za świństwo? A więc, gdzie to jest? Aha, Wysoki Hrodgar, dobrze, lecimy na Wałbrzych. Tu będzie gadania. Nie to dużo. Fuj nawet. Będziemy tutaj długo rozmawiać. Kurwa, czas rozmów nastał, nie? Czego klęczysz? Stawaj mi tu. Słyszeliśmy krzyk smokogrzmotu. Udało ci się go pokonać? Tego się obawiałem. Sądziłem, że to on odleciał na wschód po bitwie. Nie jesteśmy wojownikami. To, co wybacza się smoczemu dziecięciu, jest zabronione innym wystawcom drogi głosu. Nie rozumiesz naszego autorytetu. Ci wobrodzi nigdy nie mieszali się do spraw polityki. Rozumiem, smok poprowadzi cię do Alduina, ale bez pomocy Jarla. Partur Nax postanowił ci pomóc. Oto droga, którą musimy przebyć. Widać, nawet siwobrodzi muszą się ugiąć przed wiatrem przemian. Niech tak będzie. Powiedz Ulfrikowi i generałowi Tullusowi, że siwobrodzi pragną się z nimi rozmówić. Zobaczymy, czy jeszcze o nas pamiętają. Dostarcz wiadomość zwaśnionym stronom. Jeśli usłuchają, zrobię co w mojej mocy, by ich pogodzić. No pewnie, żeby oni zaakceptowali, to będziemy musieli zrobić coś dla nich, nie? I się przedłuży. Stare opowieści głoszą, iż może się udać do sobie. Musisz dowiedzieć się, jak on to robi, zanim odzyska siły i powróci. Chujowe ma siły. Dobra, to jedziemy. Jednak długo nie gadaliśmy. Ale fajnie, bo ten smokogrzmot się przyda na inne smoki. Tylko jeszcze nauczyć się trafiać nim, nie? Czemu mam wrażenie, że tu jest gdzieś smok teraz? Ale ładne te zorze, kurde.
kurdełę. Tam ktoś klęka, czy to są... To jest jakiś kutach, dobra. Tak więc mapa i lecimy tam, gdzie mamy lecieć, a konkretnie tu. Koło samotni. Do Tulliusa chyba tam lecimy, tak mi się zdaje. Zaraz się przekonamy na własne oczy. Mamy teraz dwa cele, musimy dwóch przekonać. U góry. Mój kuzyn walczy ze smokami. Od kiedy to moi ludzie dają się pałętać samopas każdemu, kto przyjdzie do zamku? Morda. Jaki jest powód twojej obecności tutaj? O kurwa. Jasne. Helge. Któryś z więźniów, jeśli pamięć mnie nie myli. To się powinno zgadzać. Dobrze. Ale oszukałem. Rozmawiaj z Legatrikke. Sądzę, że przyda nam się ktoś tak obrotny jak ty. Mało kto wyszł, poza tym na pewno cała ta odsiadka była jednym wielkim nieporozumieniem. Mówię ci, kurwa, chodź tu, imbecyl. Cichobrodzi? Czego ci skrzybiali pustelnicy ode mnie chcą? Dlaczego? Nie ma o czym mówić, póki ten zdrajca Ulfric podnosi broń przeciwko swemu prawowitemu cesarzowi. Będzie z nimi kłopot. Ale nie wysłano mnie do Skyrim, żebym się bił ze smokami. Moim zadaniem jest stłamszenie rebelii. Smoki czy nie smoki, ja swoje rozkazy wykonam. Ja o tym zdecyduję. Poza tym wszystkie doniesienia sugerują, że gromowładni, tak samo jak my, cierpią z powodu smoczych ataków. Możesz mieć rację. Zawsze mnie zaskakiwało, jak poważnie Nordowie traktują takie rzeczy. Tak, dobrze. Pójdę na tę radę Siwobrodych. Co by ona nie dała? Byłby niespełna rozumu. Dobra, mamy jednego. Ostrożnie. Lecimy. Lecimy teraz na Wałbrzych do pana. To był Tullius, czy kto to był? Nawet nie wiem. Smok zaatakował Gaikin? Pałac Królów. Lecimy. Fajnie, że fast travel już mam wszędzie. Praktycznie, jak nie to zawsze wiecie, tam chwilę dochodzimy i jesteśmy. Trochę dziwnie to zabrzmiało. Szybko dochodzimy i jesteśmy. No dobra, ale nieważne. Nie chcę się jasno zadeklarować. Jest prawdziwym Nordem. Jeszcze przejrzy na oczy. Pamiętam cię. Widziałem cię z nami w Helgen. Chcesz do nas przystać? Porozmawiaj z Galmarem. On zajmuje się nowymi rekrutami. Chyba cię ociepiało, kurwa. Przykro mi to słyszeć. Jeśli zmienisz zdanie... Najwyższy czas, żeby odwrócili wzrok od niebios i spojrzeli na naszą krwawiącą ojczyznę. Czego oni chcą? Naturalnie darzę Siwobrodych najwyższym szacunkiem. Smocze naloty to rosnące zagrożenie. Jednak sytuacja polityczna wciąż jest delikatna. Jeszcze nie wszyscy jarlowie popierają mnie jako najwyższego króla. Nie mogę sobie pozwolić na oznaki słabości. Nie zgodzę się na to, chyba że Tullius też się tam zjawi. Dobrze. Wciąż mamy pod sobą połowę Skyrim, mimo wszystkiego, co cesarstwo zdołało na nas rzucić. Wątpię, żeby cesarstwo było w stanie wytrzymać ten rozlew krwi zbyt długo. Tak. Dam Tulliusowi jeszcze jedną szansę na poniechanie Skyrim i wycofanie się z podkulonym ogonem. No, on jest pewny siebie. Co według ciebie miałbym zrobić? Bierze
Ale wiecie co? Tak teraz pomyślałem, to jest zamek. Tu muszą być gdzieś kurwa skarby. Idziemy jebać w piwnicach. Taki skan. Dobrze, tu nic nie mają. Idziemy szukać, bo tu jest król, tak więc on coś tu musi mieć. To jest 100%, tak? Tu jest jego chałupa. Niedługo. Wszystko, co dane ci nadal było, uważam, o moich że trzeba ich było załatwić, jak Toryga trupi króla. Toryk był tylko wiadomością. 5 złota, tyle ryzyka, kurwa. Ci, którymi ich zastąpimy, będą potrzebowali wsparcia naszej armii. Czekamy tylko na ciebie. Wszystko zależy od białej grani. Jeżeli zajmiemy miasto bez rozlewu... No nie chcę gadałem. Idziemy, bo to jest jakiś górny poziom, to tu mogą być jakieś hajsy czy coś. Pewnie tu nie mogę przebywać. Siwobrodzi zwołali radę pokojową w wysokim Hrodgarzu. Tak, kurwa, to moja sprawka. Może coś już wiedzą? Też się na tym zastanawiam, że się bez problemu zgodzili. To jest trochę podejrzane, no ale zobaczymy. No nie, tylko odejdźcie, bo chcę wyjść z tego pomieszczenia, tak? Bo ci zaraz wyjebę. O co chodzi? Smoki? Nie uwierzę, że tu nic nie będzie. Tak zrobili, żeby było? O kurwa. On tu też nic nie ma. Nic tu nie ma, jakąś piwnicę bym poprosił czy coś. Niech ci się nie wydaje, że możesz się ze mną targować jak ze sklepikarzem. Dobra. Kopiemy. Kufer, super kurwa. Po to przyszedłem po pusty, kurde kufer, no. Po 5 złotych monet, szkoda chyba czasu było. A tu jest, o kurwa. Tu coś będzie. Wiecie, chociażby opłaca się chodzić po takich lokacjach po to, żeby znaleźć jakieś książki z expem, tak? Bo to naprawdę przyspiesza nam rozwój. Zawsze wiecie, kapka do kapki, zaraz jest kałuża, tak? Jak kapka do kapki, kurwa, kropla do kropli jest kałuża, tak? Tak samo jak grosik do grosika jest złotówka, dobra. Jesteśmy żołnierzami od dawna. Znamy cenę. Dobra, spadamy powiedzieć, że wszystko się udało. Wszyscy się zgodzili. I kiedy zwołujemy to? Wysoki Hrodgar, wracamy. Pędzikiem. Ciekawe, co to wszystko przyniesie. Oby coś. O, jakąś radę już zwołują. Udało ci się zatem. Skąd on kurwa wie? Pracownicy przemocy zebrali się tutaj, w tych murach, w których kamienie uświęcone są słowami pokoju. Niedobrze, że się zgodziłem na pertraktację. Siwobrodzi nie powinni się mieszać w takie sprawy. Pokój? Śmiem wątpić. Może i odłożą broń na chwilę. Ale tylko po to, by zebrać siły przed następnym rozlewem krwi. Jeszcze nie znużyła ich wojna. Wręcz przeciwnie. Znasz starożytne norskie określenie wojny? Niekończąca się pora roku. Jak zresztą widać. Ale nie ma co żałować. Jest jak jest. Zajmij miejsce u stołu obrad. Zobaczymy, jaką to mądrością uraczą nas wojownicy Skyrim. Gdzie to? To jest tu? O, to wszyscy tu są? Więc jesteś Arne Geir, tak? Wiesz, po co tu jesteś? Będzie PvP F5. Jesteście tu, mile widziani.
Kurwa, no sorry, no, nie dla wszystkich są mamy kubki. Dzień dobry. Hello. No. Zająłem miejsce. Aha, idą te dziadki, dobra. A ja już kurwa pierwszy usiadłem tak trochę. A chuj z wami. Niepotrzebnie te głupki zwaliłem, teraz że się czuję z tym. Chyba se fusnę i swój też se fusnę, co? Ale będą krzyki, kuwa mol. Skoro wszyscy już są, prosimy o zajęcie miejsc. Negocjuj, kurwa, to ja mu negocjować, myślę, że to z automatu będzie szło, dobra. Niczego nie osiągniemy. To chyba dobra pora, aby smocze dziecię podzieliło się swoją opinią na ten temat. Na brodę i smirę, ale ci cesarscy dranie mają tupę, nie? Kto by pomyślał, że przyjdzie mi siedzieć przy jednym stole z tą dziwką z Talmoru? Albo ona, albo ja. Kurwa. Zapis weź mi zrób. Nie mogę. Może i tak, ale przyprowadzenie jej tutaj to celowa prowokacja. Tullius musi wiedzieć, że nie damy sobą pomiatać. Wrażenie, że to błąd, ale przychylę się do twojej oceny w tej sprawie. Będzie tylko obserwować, nic poza tym. Nie negocjujemy z nią, zrozumiano? Skąd ta wrogość, Ulfriku? W końcu to nie Talmor pali wasze farmy i zabija... Kurwa, bo cię wyjebę. I ona ma niby być po naszej dobrze stronie? Nie, nie tym razem. Skoro już tu... No, siadać i spokojnie. Na początku chciałbym coś powiedzieć. No to do dzieła. Jedynym powodem, dla którego zgodziłem się uczestniczyć w Radzie, jest zagrożenie ze strony smoków. Nie ma o czym rozmawiać, jeżeli cesarstwo nie zgodzi się odstąpić od bezprawnych roszczeń wobec wolnego ludu Skyrim. Wiedziałam, że się nie oprze. Jesteśmy tu, aby podpisać zawieszenie broni, które pozwoli smoczemu dziecięciu rozprawić się ze smokami. I to tyle. Uważam, że sama zgoda na rozmowę z cesarstwem to wystarczająco hojny gest. Skończyłeś? Przyszedłeś tu perorować, czy możemy przejść do rzeczy? Dobrze, miejmy to już za sobą. Możemy zaczynać? Jarlu Ulfriku, generale Tulliusie, taka rada nie zebrała się nigdy wcześniej. Zjawiliśmy się tutaj na prośbę smoczego dziecięcia. Proszę, aby wszyscy uszanowali ducha wysokiego Hrungaru i zrobili co w ich mocy, aby w Skyrim zapanował trwały pokój. Kto pragnie rozpocząć negocjacje? Tak, bierzmy się do dzieła. Chcemy kontroli nad Markartem. To nasza cena za zgodę na zawieszenie broni. Po to tu jesteś, Ulfriku? Ośmielasz się pluć w twarz siwobrodym, wykorzystując tę radę do własnych celów? Elisie, zajmę się. Generale, to niedopuszczalne. Nie bierze pan chyba tego żądania na poważnie. Mieliśmy się tu zebrać, by omówić warunki zawieszenia broni. Elisie, powiedziałem, że się tym zajmę. Ulfriku, nie możesz przecież oczekiwać, że oddamy ci Markart przy stole obrad. Liczysz, że dzięki radzie dostaniesz to, czego nie zdobyłeś w boju? Nie? Z pewnością, Jarl Ulfric,
nie oczekuje czegoś za nic. Tak. To byłoby do niego zupełnie niepodobne. Zaraz! Generale, chyba nie zamierza pan tak po prostu oddać Markartu w ręce tego zdrajcy! Tak, cesarstwo odpłaca nam za lojalność! Dość! Po pierwsze, wyjaśnijmy sobie coś. Ta rada to nie był mój pomysł. Uważam, że to strata czasu. Jesteś zdrajcą cesarstwa i zasługujesz na śmierć. Ja przynajmniej będę negocjować w dobrej wierze. Skoro jesteśmy tu na twoją prośbę, chciałbym się dowiedzieć, ile wart jest dla ciebie Markart. Ja jebie, co ja mam za wybory tu, kurwa, mol. W zamian za Markart, źródło większości srebra w Skyrim? Wątpię. Pęknina wydaje mi się najlepszym wyborem. Dobrze ufortyfikowana. Łatwa do zaopatrzenia za jeziora Honrich. Do tego tyle miodu, ile dusza zapragnie. No dobra, to ta druga. Żeby przeważyć utratę Markartu. Z pograniczem w rękach wroga nasza pozycja w Samotni byłaby zagrożona. W porządku. Liczyłem, że dla dobra większej sprawy zapomnisz o lojalności. Ale widzę, że jesteś w obozie Ulfrika. Tak czy inaczej, zdobycie kolejnego portu ułatwiłoby nam transport zaopatrzenia. To chyba lepsze niż nic. Ulfric będzie jednak musiał zaoferować znacznie więcej, jeżeli mam mu oddać Markart bez walki. Smocze dziecię przemówiło, Tuliusie. Markart będzie nasz. Teraz zobaczymy, czy poprzesz swoje słowa czynami. Smocze dziecię, nie winię cię. Udało ci się zrobić tyle, ile się dało w tej sytuacji. Aczkolwiek widzę teraz, że to wcale nie są negocjacje. Już ja cię znam, Ulfriku. Jeżeli oddam ci Markart, zaraz postawisz następne żądanie. Nigdy nie pokonasz cesarstwa i dobrze o tym wiesz. Mimo to jesteś gotów poświęcić tysiące istnień w imię własnej chorej ambicji. Już niedługo znów położysz głowę na pniu i tym razem żaden smok cię nie ocali. Jak zwykle słowa cesarstwa są warte tyle co nic. Przestańcie! Czy jesteście tak ślepi na zagrożenie, że nie jesteście w stanie zażegnać swoich błahych sporów? Oto jesteście, kłócąc się o nic, podczas gdy los tych ziem wisi na włosku. Delfine, on jest z tobą? Jeśli tak, to lepiej mu powiedz, żeby powściągnął język. On jest ze mną. I radzę wam, byście wysłuchali, co ma do powiedzenia, zanim zrobicie coś nieroztropnego. Czy nie rozumiecie zagrożenia? Nie wiecie, co oznacza powrót smoków? Alduin powrócił, pożeracz światów. Nawet teraz żywi się duszami waszych poległych towarzyszy. Staje się coraz potężniejszy wraz ze śmiercią każdego żołnierza w tej bezsensownej wojnie. Czy nie potraficie choćby na chwilę odłożyć na bok swoich niesnasek, stojąc w obliczu śmiertelnego zagrożenia? Bardzo ładna przemowa, ale co to wystarczy ma wspólnego tego. Z... Nic mi nie wiadomo o końcu świata, ale ta smocza sytuacja wymknęła się spod kontroli. Jeżeli zawieszenie broni pomoże smoczemu dziecięciu położyć kres tej groźbie, wszyscy na tym zyskamy. Pamiętaj o tym, Ulfriku. Wracając do zasadniczej sprawy. Dobrze wiesz, że nie możemy oddać Markartu na tych warunkach. Aroganckie cesarskie świnie! Wysłuchajmy więc. Domagamy się rekompensaty za masakrę w Tartwasten. Zabijasz ludzi, o których rzekomo walczysz. Prawdziwi synowie Skyrim tak nie postępują. Kłamiesz, cesarski pachołku! Moi ludzie nigdy nie splamiliby swego honoru takimi czynami. Nawet w odwecie za tę masakrę... Przelana w tej wojnie jest na twoich rękach. Póki co nie opowiadasz się po żadnej ze stron. Co powiesz na nasze żądania? Ulejla,
lala. Dobra, tak więc myślę, że tu skończymy tą rozmowę i to wszystko, więc dzięki za uwagę. Widzimy się w kolejnym odcinku, gdzie będziemy kontynuowali negocjacje i obrady Sejmu. Kurwa, tak jest. Trzymajcie się, cześć, pa, pa. Czekam na łapki.